Powiatowe Centrum Ekologiczne działające przy Starostwie Powiatowym w Limanowej ma już 10 lat. Z tej okazji w miniony wtorek odbył się finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu limanowskiego. W konkursie udział wzięło i swoje prace plastyczne nadesłało ponad 70 osób. Jury konkursowe w swojej ocenie głównie brało pod uwagę trafność doboru tematu pracy, umiejętność powiązania różnych projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne, jak i jakość oraz estetykę wykonania. Nie mogło też również zabraknąć oceny dotyczącej oryginalności oraz stopnia trudności wykonania. Przedstawiała wszystkie akcje, zbieranie baterii do specjalnych pojemników, sadzenie dużej ilości drzew, ryby pływające w czystej rzece. Ale nie tylko uczniowie zostali docenieni za udział w tym konkursie. Również nie mogło zabraknąć nagród i wyróżnień dla ich opiekunów, którzy w swoich szkolnych środowiskach edukują młodzież z zakresu ekologii. U nas w szkole są dzieci bardzo zainteresowane. Uczestniczymy niemal w każdym konkursie, jaki pojawi się na terenie powiatu. Nie tylko, również osiągamy sukcesy w województwie, a nawet i w skali kraju. Z okazji dziesięciolecia działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego organizatorzy konkursu podsumowali również jego działalność. A ta, jak się okazuje, przyniosła wymierne efekty, nie tylko w postaci zorganizowanych akcji i przedsięwzięć, ale i jego efektów. To już się przelicza przykładowo 6 tysięcy drzew, to jest ogromna ilość posadzonych drzew, kilkadziesiąt tysięcy makulatury ton, jak również 2 tysiące ton baterii zużytych, jak to by zanieczyszczało środowisko, to tutaj są te cyfry, gdzie wskazują na ogromną pracę opiekunów, nauczycieli, młodzieży i dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Patronat nad tym wydarzeniem objęła nasza telewizja. Józef Budacz, TV28.